Zakończyła się 14. już edycja Letniego Ogrodu Teatralnego. Wydarzenie jak co roku wzbogaca ofertę kulturalną Katowic. Jest propozycją skierowaną do wszystkich, którzy w letnie miesiące szukają zarówno duchowej uczty, jak i inteligentnej rozrywki. W tym roku przedsięwzięcie zakończył benefis Bogdana Kalusa z okazji 25 lat pracy artystycznej. Może masz serce całe ze szlachetnego szkła. Może masz kogoś, a może właśnie kogoś ci brak. Aż trudno w to uwierzyć tak naprawdę, bo okazało się, że zaczynałem jak miałem 22 lata, to było kawałek czasu temu i tutaj widziałem jakieś nagranie swoje sprzed 25 lat i lekko byłem zdziwiony oczywiście. No, szmat czasu, ponad połowa życia i fajnie, bo się z tego cieszę, bo to nie wyobrażam sobie, żeby to 25-lecie miało być w innym miejscu robione, w innym czasie i tak dalej, i tak dalej. Także cieszę się z tego powodu. Powitajcie go gorąco. To jest aktor, który ma niezwykły talent i jest niezwykle intuicyjnym aktorem. I wyczuwa prawdę w graniu i to jest najważniejsze. Myśmy ze sobą spędzili na scenie tyle godzin, że to się nie da tego opisać, bo to kilka tysięcy spektakli zagraliśmy. Zawsze można na nim polegać, nigdy się nie przestraszy, nawet jak coś się zdarzy niespodziewanego, to zawsze tak zaimprowizuje, że jakoś damy radę wyjść z tego. Zaczęło się od kabaretu, tak jak wcześniej pan wspomniał, ale później, jeżeli chodzi o teatr, to był Kores, dlatego że gdzieś tam w 90 roku wpadliśmy na pomysł, żeby skrzesić ten amatorski teatr Kores, który był wtedy, żeby troszkę coś innego zrobić, żeby to był teatr, czy się nie śniło nam się te 20 parę lat temu, że po tych 20 latach będziemy mieli taką, a nie inną pozycję, że będziemy mieli taką piękną siedzibę, że będziemy mieli pełne sale widzów i to bardzo cieszy, bo to znaczy, że to co robimy ma sens i to znaczy, że ta ilość widowni, która tutaj gdzieś tam czeka już od półtorej godziny na to, żeby wejść, to też jest jakieś docenienie mojej pracy, bo to też świadczy o tym, że gdzieś tam jest to wszystko logiczne i fajne, co robię, nie? Podsumowanie Letniego Ogrodu Teatralnego wypada wyjątkowo dobrze. W wydarzeniu wzięły udział setki osób, wystawiono dziesiątki spektakli. Było kilka spektakli rewelacyjnych, takich, które narobiły dużo szumu w tym sezonie. Miłość w Koenigswite, Korzeniec Sosnowca, Lubiewo z Krakowa, kilka fars, które świetnie się sprawdziły, publiczność chce się bawić, kilka znakomitych koncertów, takich spotkań autorskich jak z Arturem Andrusem. Każdy znalazł coś dla siebie, a no dziecięce spektakle to już pobiły wszelkie rekordy, po prostu dzikie tłumy dzieciaków. Thank you.